Nowe skinie za darmo dla graczy Fortnite, nowe przedmioty kosmetyczne dostępne wcześniej, a może customy dla wszystkich? Takie zmiany planuje Epic Games w związku z swoją ekipą. Powiem Wam, właśnie, troszeczkę na temat nowych rzeczy, które mogą pojawić się w Fortnite i samą one związaną z ekipą Fortnite. Co będziemy dostawać? Czy naprawdę będą skinie za darmo? Czy dostajemy jakieś fajne rzeczy? Tak jest, to prawda, i Epic Games nad tym pracuje, i w tym materiale powiem Ci, czego możesz się spodziewać na temat ekipy Fortnite. Epic Mayerowi było nowe zmiany. W tym materiale przekażę wam właśnie wszystkie najważniejsze rzeczy związane z tym tematem. Także jeśli grasz Fortnite'a, Fortnite, tak koniecznie obejrzyj ten materiał, bo być może jeszcze nie opłacasz ekipy Fortnite, ale być może akurat zapoznasz się z nowymi bonusami i będziesz do tego zachęcony, bo przyznam szczerze, że są one naprawdę obiecujące. Wy drodzy widzowie pamiętajcie, się, żeby ustawić subika, łapeczkę w górę, bo odcinki live są co innie. także koniecznie subskrybuj mój kanał, daj feedback w komentarzach, co sądzisz o tych zmianach, które Epic Games będzie prawdopodobnie wprowadzać. No i Koniecznie wpisz kodik. z tej kamery sklepu, będę Ci mega wdzięczny, jeśli będziesz używał mojego kodu, bo z kalem zakładem wspierasz mój kanał. Dobra, a co to jest tutaj za darmo dawane? Już Wam mówię, prawdopodobnie Epic Games prowadzi nowe zmiany związane z ekipą. Ekipa jest to właśnie taki abonament w Fortnite, gdzie płacimy 48 zł miesięcznie i dostajemy za to określone bonusy. W tym momencie jest to skin, jak i dodatek, plus właśnie tutaj v -Dolt. Mamy 1000 zł, no i generalnie w tym momencie większość graczy nie jest zbytnio zachęcona do kupowania tej ekipy. Niektórzy kupują, niektórzy nie, ale generalnie nie ma takiego dużego szału. No i właśnie Games chce to zmienić i chce dodać różne bonusy dla graczy za to, że opłacają ekipę. A jakie będą to bonusy? No tutaj już Wam mówię w ogóle skąd to się wzięło. Jest to z Twittera Fortnite News. Gościu tutaj właśnie dostał ankietę z tego, co tutaj tweetuje, gdzie Epic Games pyta się o nowe rzeczy, jakie według niego mogły być właśnie tutaj do ekipy Takie to już było dawane, ale było to parę miesięcy temu. No i dlaczego tak się stało? Prawdopodobnie Epic Games będzie robić coś na zasadzie tego, że jeśli mamy właśnie tutaj na przykład tą ekipę Fortnite, to będziemy mogli robić inne ciekawsze rzeczy, będziemy mieli więcej opcji dostępnych, co po prostu jakby polepszy nam gameplay. A jakie są główne opcje? Wymienię wam wszystkie, ale z najciekawszych takich opcji, które wybrałem, jest oczywiście darmowe przedmioty. Dor tutaj dodatkowa, jakby wyspa e, kreatywna, gdzie będziemy mieli więcej miejsca. Dodatkowe, właśnie customy dla wszystkich, że każdy wtedy, kto nie miał ekipy, będzie mógł robić właśnie. Na przykład customy. Dodatkowo również, e, fiz jakby fizyczne nagrody, coś w tym stylu, właśnie. No i dodatkowe, jakby ekskluzywne nagrody, właśnie za Battle Pass. A właściwie, levely mniej więcej takie czy nas czekają, jak i również powiększony kreatywny. A tak teraz na poważnie wymienię Wam po prostu wszystkie rzeczy, które tu były zawarte w ankiecie i powiem wam co one mogą wnosić, które są najbardziej prawdopodobne i na które na jakby najbardziej warto czekać. Tutaj z wymienionych właśnie głównym takim motywem jest, że będzie coś za darmo. Jest dużo tutaj właśnie punktów i prawdopodobnie to będzie jednym z e, dodatkowych rzeczy w ekipie, czyli że będziemy dostać kolejne rzeczy za darmo. Tutaj ankieta, która została przedstawiona, zawiera właśnie parę różnych rzeczy, że będzie coś za darmo, ale w różnych typach. Na przykład tutaj Forta News tweetuje, że będzie właśnie na przykład jakby do, dodatkowe wyzwania, że jeśli macie po prostu ekipę, będziecie mogli wykonywać wyzwania na jakieś nowe przedmioty kosmetyczne. Czyli będzie to po prostu na zasadzie, że masz ekipę, Epic Games da ci przedmioty kosmetyczne. Jeśli robisz jakieś wyzwania, prawdopodobnie będzie to coś na, na przykład na zasadzie wyzwań. Tak, teraz Wielkanocnych czy coś w tym stylu. Czyli po prostu robisz jakieś danie i coś i za co zostajesz. Dodatkowo tutaj jest mowa o tym, że być może będą, będzie dostęp do nowych typów kosmetycznych, co to znaczy prawdopodobnie chodzi o to, że Epic Games będzie dawać jakieś kolejne przedmioty kosmetyczne. I jak wiecie, jakiś czas temu oni pracowali nad taką zmianą, żebyśmy mieli bryloczki br takie, jakby takie motki przy broniach, być może coś właśnie w tym stylu, że jeśli będzie coś takiego wchodzić, to ty jako posiadacz ekipy będziesz miał troszeczkę to szybciej. Tutaj jest dosyć takich ciekawych zmian jest również zmiana gameplayowa. Co mam na, jakby przez to na myśli? No, że również tutaj jest opcja, że jeśli będziesz miał na przykład ekipę, no to może pojawić się taka możliwość, że będziesz miał po prostu nielimitowaną... Jakby nielimitowany storage, czyli miejsce na swoje powtórki, czyli po prostu będziesz mógł zbierać sobie te powtóreczki wszystkie z gier, tyle ile będziesz chciał, Tak jest to też ciekawy bonus, jeśli oczywiście ktoś na robi water review, czy coś w tym stylu, też dosyć ciekawa opcja. Z dodatkowych takich rzeczy tutaj też jest właśnie mowa o tym, że będzie jakiś Exclusive Game Experience, czyli, że po prostu jakby być może jakieś właśnie zmiany tutaj gameplayowe, coś związanego z Grom, że po prostu posiadacze ekipy będą mieli może jakieś specjalne tryby gry, czy coś w tym stylu. Dodatkowo z bardzo ciekawych rzeczy jest to, że Custom Matchmaking Option, czyli to by polegało na tym, że ty, jak kupisz ekipę, to mógłbyś, jak normalnie osoba z kodem twórcy, robić custom. Masz na przykład swoich znajomych, możesz dla nich zrobić jakby custom, jakby na przykład nie jakiś konkurs. Jakieś gierki, i to jest dosyć ciekawa opcja, bo w tym momencie customy są dostępne tylko dla osób, które współpracują z Epic Games, tak, tak jak na przykład ja, gdzie mam po prostu swój kod Twórcy, i przez tam dostęp do customów. Wtedy custom byłby dostępne dla wszystkich i wystarczy, by się opadał taki abonament. Dodatkowo tutaj. Epic Games również chce dać e, możliwość dostania bonusów do ratowania świata. Także być może, również w kierunku ratowania świata, coś się pojawi. No, i tutaj, jeszcze z takich ciekawszych opcji, jest większa liczba osób na trybie kreatywnym na Creative Island. Czyli to po prostu znaczy to, że prawdopodobnie tutaj dla 50 osób w. Trybie kreatywnym, ja właśnie robię takie customy często, byłaby dostępna już nie tylko dla wybranych osób, ale również dla tych, którzy mają ekipę. Mniej więcej takie zmiany zostały tutaj zasugerowane, jakby. No i generalnie, według mnie, jest to dosyć ciekawa sprawa, dlatego że Epic Games mega właśnie stara się tą ekipę rozwinąć. Nie oszukujmy się, ale jeśli by dołożyli jeszcze troszeczkę rzeczy za darmo, jeśli by dołożyli właśnie dodatkowe jakieś przedmioty, być może jakieś opcje, typu właśnie te customy, coś, to nie jedna osoba by się skusiła, no bo dużo osób ma na takich pro, taki problem, na przykład właśnie początkujący tutaj streamerzy, że chcą na przykład sobie zrobić jakąś gieraczkę, jakiś turniej, a nie mogą, po prostu nie mają kodu twórcy. No i właśnie z tego powodu tutaj niektórzy mogliby też sobie kupować tą ekipę i byłoby to całkiem racjonalne. Dodatkowo Epic Games to daje informację, że być może przygotowałoby również jakieś challenge, czyli wyzwania dla osób z Battle Passem. Wtedy by były właśnie e, jakby nagrody na zasadzie Battle Passa, ale po prostu dla osób z ekipą. Też taki właśnie tutaj pomysł się pojawił. No i generalnie jak nawet to Pamiętajcie, że jest to tylko ankieta i Epic Games zbiera informacje. Akurat tutaj właśnie ta osoba się z nami podzieliła, że taką ankietę dostało. No i prawdopodobnie któraś z tych opcji na pewno pojawi się w Fortnite za jakiś czas. Kiedy nie mam pojęcia, bo Epic Games nad tym pracuje cały czas. Aczkolwiek wydaje mi się, że niedługo może coś po prostu się tutaj zacząć pojawiać. Albo po prostu więcej opcji, albo być może i Wy ankietę. Epic Games na pewno będzie chciało zebrać informacje. Dlatego, że tak jak mówię w tym momencie ta ekipa nie jest zbytnio pozytywnie już odbierana. Na początku faktycznie mega pozytywnie była, aczkolwiek teraz, nawet jeśli zapytałem się swoich widzów ostatnio o stream, jak to ją opłaca, to naprawdę zgłosiło się dosyć mało osób. Epic Games będzie oczywiście dążyć do tego, żeby jak najwięcej osób tutaj opłacało ją no i przestaną te bonusy. Może to kierować do dosyć fajnej tutaj sytuacji, że po prostu na przykład właśnie będziemy mieli takie przedmioty użytkowe, takie funkcje, dzięki temu że opłacamy ekipę. To no bo na przykład nie będę ukrywał, że ja na przykład sobie chwalę kreatywna na 50, 50 osób i myślę, że nie jedna osoba będzie też właśnie zadowolona. Jeśli wraz z ekipą dostanie takie bonusy, możecie dalej znać, właśnie, co wy o tym sądzicie, jakie bonusy wy byście chcieli. No, i oczywiście pamiętajcie, że w tym filmie ja przedstawiłem tylko ankietę, i nie są to stuprocentowe rzeczy, które pojawiają się w Fortnite. No, gdy do czegoś takiego, oczywiście, dostępu nie mamy. Jedynie możemy bazować na tym, co Epic Games właśnie planuje. A jak wiecie, w większości takie rzeczy się sprawdzają. Jeśli taka ankieta, właśnie tutaj poszła, takie ankiety poszły do graczy, no, po prostu coś Epic Games planuje, no i w tym obrębie działa. Moim zdaniem, ciekawe zmiany nas czekają. A ja bardzo dziękuję Wam za to za ten filmik. Pętajcie Instagram, Discord w opisie, kodzik Sejkam, subik na kanale mile widziany. Bardzo dziękuję, dajcie feedback w komentarzach, ja już nie przedłużam. Trzymajcie się siema.